Kolejne problemy w Śląskiej Służbie Zdrowia. Do wielu zamkniętych lub zawieszonych w ostatnim czasie oddziałów dołączyły dzisiaj Oddział Chorób Wewnętrznych w Jaworznie oraz Pediatria i Izba Przyjęć w Rydutowach. Powód ten sam – brak lekarzy. Paweł Jędrusik. Dla pacjentów z Rydutów brak izby przyjęć i pediatrii to duży problem, bo będą teraz musieli korzystać z oddziałów w Rybniku, Włodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Żorach czy Jastrzębiu Zdroju. Na razie nie wiadomo, jak długo oddziały będą zamknięte. Wiadomo natomiast, że są też problemy z innymi. Również na dniach będziemy zawieszać oddziały chirurgiczne. Tutaj mamy tylko 3 chirurgów, którzy pracują ponad swoje siły. Dlatego też intensywnie poszukujemy chirurgów, tak żeby wzmocnić oddział. Dla prawidłowej pracy oddziału 7-8 chirurgów jest niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Od 1 sierpnia zawieszona została też praca oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznym w Jaworznie. Pacjenci są kierowani do Mysłowic, Chrzanowa czy oddalonego o ponad 100 km Kłobucka. Dyrekcja podjęła działania, aby wszyscy pacjenci tego szpitala mieli zachowaną ciągłość leczenia w innych placówkach, w niedalekich, w sąsiednich, zorganizowanych sąsiednich Mysłowicach czy choćby w Chrzanowie. Także tutaj pragnę zapewnić wszystkich pacjentów, mieszkańców Jaworzna, że tutaj żadnych przerw, żadnych zaniedbań w leczeniu i opiece nad osobami chorymi korzystającymi z opieki tego szpitala nie będzie. Nie będzie też jednak przyjęć na oddział, do którego mają najbliżej i na razie nie wiadomo, kiedy to się zmieni.